dzwonek, ten dzień, tutaj w czapce był naszym koncercie w 2007 roku. Jest dzisiaj. Historia ludzi pokaże. To nie jest jedyna zabawna historia, którą dzisiaj przytoczę. Dobrze, oddaję głos do studia. Możemy poprosić więcej pokali na przodu.
na ten główny mikrofon. To drugi nie wiem gdzie. Gdyby ktoś widział ten drugi mikrofon, to też by było syte. To jest nasz pierwszy koncert w pełnym składzie od czasu Słowaczowa. Przemkowi urodził się syn. Jest nowy młody. Cały koniec na swoje za kilkanaście lat. Pan z wesołym wielkim będzie tutaj. Bardzo dziękujemy. Jak zwykle Death Row Bullet Belt naszym przyjaciołom, którzy są tutaj dzisiaj, którzy są zawsze z nami, którzy wytrzymują nasze różne dziwactwa. Będziesz nabijać?
Przygotowałem dzisiaj taką niespodziankę, że jeszcze chwilę temu sam o niej nie wiedziałem. Wcześniej Tomek podziękował wszystkim, kto nie ma. Wiadomo, że wy jesteście naszym czwartym członkiem, czy piątym, czy szóstym. Przez tyle lat ile gramy. Zawsze jest tak, że jak jeździmy na koncerty, to nie jeżdżą same zespoły, tylko jedzie z nami kilka osób, kilka znajomych. Jutro tak samo idziemy 20 osób. I tak naprawdę dla mnie to są takie osoby, które są tymi zespołami, tak? Że nie zawsze jeżdżą, ale zawsze są z nami, to jest ekstra. Żeby nie przedłużać, zrobimy tak, jak Cebulaki, Polaki, z racji tego, że Stasiek ma urodziny 20. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. Nie zawsze kończy się 15 lat. Cztery do końca, piosenki o miłości. Smutno. Zruszyłem się. Jest jedno, gra? Zostaw ten prezent. A mnie rytam. Zostaw czekoladki! Czekoladki na święto! Ma też! Yeah.
korzystając znowu z chwili przerwy, chciałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Uważajcie na siebie na ulicach, bo strasznie dużo debili ostatnio się kręci wszędzie, w każdym polskim mieście, którym nie podoba się to, że ktoś wygląda inaczej, że ktoś myśli troszeczkę inaczej, że ktoś kocha trochę inaczej, my się pierdolą. I jakiś czas temu w Bydgoszczy, w mieście, w którym się urodziłem i mieszkałem pierwsze 11 lat swojego życia, no nie, 10, no, nieważne. W każdym razie kolega, który dla mnie był swego czasu takim YouTube'em i Facebookiem wiernym, od niego kupowałem pierwsze punkowe kasety, pierwsze ziny. Czasami dostawałem jakieś przegrywane kasety i koleś ten dostał straszny pierdol i ledwo to przeżył. Tam przy wejściu jest taka mała plastikowa puszeczka. Zbieramy pieniądze na rehabilitację dla upora. To jest naprawdę dobry człowiek, to nie jest jakaś tam akcja wymyślona przez kogoś, żeby zdobyć wasze pieniądze. Jeśli macie 10 groszy, rzućcie 10 groszy. Na tym polega też pewna taka współpraca, ta cała Unity, o którym się tyle mówi, który tak naprawdę w większości jest niezłą bzdurą. Wszystko polega na małych kroczkach, na małej pomocy. Także naprawdę słowy nam bardzo miło i na pewno bardzo miło, gdyby cokolwiek trafiło do tej puszeczki. Dzięki.
Thank you.